pana wójta Leszka Chwedczuka spotykamy podczas studiowania prac. No i co, panie wójcie, jak pan myśli? Artyści w Janowie Podlaskim to chyba dobra ziemia, żeby takich artystów wypuszczać. No na pewno, trzeba przyznać, że w tym przypadku to jest rzeczywiście dobry artysta. Tak jak powiedziałem, człowiek, który czego się nie dotknie, coś robi, to zawsze są tego efekty. I efekty w wymiarze taki pozytywny. Się bardzo cieszę, bo pan Arek pięknie maluje. I tu już mamy właśnie taką historię. Patrzymy, miejsca uwiecznione przez Arka, gdzie możemy się dopatrywać, co, gdzie, kiedy było, jak to kiedyś wyglądało. Ba, nawet są współczesne. To cieszy. I tak jak mówiłem, no pan Arek to jest człowiek, który teraz kolejną rzeczą taką wpisał się w historię Janowa. To jest fontanna, która powstała, a modele koni właśnie wykonał pan Arek. Także to jest, wpisał się już, można powiedzieć, do ładnych parę lat w historię naszej miejscowości. No oprócz tego, to co mówiłem w przypadku szkoły, to wiele pokoleń młodzieży, które zostały zaszczepione bakcylem tej sztuki. I ja się cieszę, bo naprawdę mamy wiele osób w Janowie, które potrafi malować i to pięknie robią. I kontynuują, można powiedzieć, jego dzieło. Także szalenie skromny ten nasz dzisiejszy artysta. Skromność jest cechą wielkich. Gratuluję ci. Dziękuję, dziękuję. Janów Podlaski w rysunkach, w obrazach pana Arkadiusza Markiewicza. Długo trwało, żeby namówić tak zacnego artystę do tego, aby pokazał swoje prace z szuflady publicznie. Tak, długo trwało, ponieważ pan Arkadiusz jest niezwykle skromnym człowiekiem i tworzy w zasadzie do szuflady ewentualnie, gdzieś indywidualnie te prace się rozchodzą, bo jak widać są to prace wysokiej klasy, więc tutaj nie ma problemu z upłynnieniem tego typu prac i na pewno każdy z nas chciałby taką pracę, chociaż jedną w swoim domu posiadać. Natomiast cieszę się bardzo, że jest to właśnie grafika, ponieważ wiele wernisaży było u nas i było to malarstwo, olejne malarstwo, więc teraz jest coś innego, coś tak bliskiego też nam, bo są to sztychy, które przedstawiają Janów Podlaski, Leśną Podlaską, Nosów, więc bliskie nam tereny, które my widzimy na co dzień, ale jednak widziane okiem artysty wydają nam się całkiem inne. I to jest piękne właśnie, że każdy z nas widzi inaczej, inaczej też pracuje jego ręka, inaczej to przekłada na papier i możemy to w jakiś sposób też pokazać turystom, którzy do nas przyjeżdżają, bo przecież to, co widzą, zmienia się. Tutaj wiele sztychów jest zrobionych, kiedy Janusz troszeczkę wyglądał inaczej. Cieszę się bardzo, że pan Arek się zgodził wreszcie. I mam nadzieję, że jeszcze za jakiś czas, bo pozwolimy mu odpocząć, zgodzi się również na wystawienie swojego malarstwa u nas. Być może też metaloplastyki, połączymy to, bo są to naprawdę rzeczy piękne i jest to naprawdę bardzo dobra sztuka. To kiedy ta wystawa, możliwość jej oglądania tutaj w bloku w Janowie Podlaskim? Wystawa jest otwarta do 10 czerwca w godzinach pracy placówki, czyli w zasadzie od 8 do 16, wtorek, środa, czwartek od 8 do godziny 19, nawet 20. Natomiast w weekendy, sobota, niedziela, wtedy kiedy mamy grane weekendowe seanse, ewentualnie gdyby chciała do nas przyjechać grupa, to wtedy proszę się zaopatrzyć na nasz numer telefonu ze strony naszej i jeżeli umówimy się z taką grupą, na pewno pójdziemy Państwu na rękę i na pewno będziemy tutaj, na tej sali, aby zaprezentować te prace. Dlaczego dzisiaj niektórzy z gości tej wystawy mówią, że przyszli na wernisaż jubilata? Czy jest coś, o czym nie wiemy?
No ja osobiście nie wiem, jaki jubileusz chodzi. Myślę, że to jakaś pomyłka. Pomyłka, okej, w porządku. Wystawa, o dzisiejszej wystawie. Janów Podlaski się zmienia, pięknieje, to prawda? To prawda, autentycznie od paru lat Janów kwitnie. Ja osobiście bardzo się z tego cieszę i będę mobilizował tych wszystkich, którzy tutaj mają swój głos decydujący. Ja osobiście też kiedyś działałem w samorządzie, więc cieszę się, że ta aktywność samorządowców jest dzisiaj tak duża. Od paru lat zresztą, bo i z poprzedniej kandydatury i tak samo obecna stara się jak najbardziej. Bardzo się cieszę z tego. Naprawdę, Janów zaczyna kwitnąć. Pracuje pan w formie, tak wydaje mi się, że jako kronikarza. Kronikarza, który poprzez rysunki stara się zachować Janów Podlaski, który już się nie powtórzy, już się nie wydarzy. To prawda. Kocham architekturę. Faktycznie ona pozwala jak gdyby zachować czas. Bo tak naprawdę niektóre rzeczy przemijają. Nie ma rzeczy wiecznych. Między innymi budynki. Każdy z nich jest inny. Nawet jeżeli pomyślimy sobie, gdybyśmy wybudowali te same domy, to każdy z nich będzie wyposażony inaczej. Będzie miał inne ogrodzenie, będzie miał inną zieleń. Będzie po prostu czymś, co po prostu nas będzie interesowało i zachwycało. Więc... Czy wnuczek pomaga czasami w malowaniu? Oj, raczej przeszkadza. Niestety, kocham nie mocno, ale przeszkadza. Czekamy na kolejne wystawy. Myślę, że... Parzyłem, będą kolejne. Myślę, że kiedyś zwiększę asortyment tego typu. Thank you.